Święto największej bydgoskiej uczelni przypada w rocznicę koronacji jej patrona, Kazimierza Wielkiego. Podczas uroczystej sesji Senatu rozdano medale, które trafiły do rąk zasłużonych pracowników Uniwersytetu. Najważniejszym wydarzeniem było nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Michałowi Klajberowi. Do najważniejszych osiągnięć profesora należy zaliczyć oryginalne opracowania i badawczy wkład w naukę światową w zakresie modelowania i analizy numerycznej zagadnień dużych deformacji materialnych i układów fizycznych, formułowania i rozwijania metody elementów skończonych w zastosowaniu do złożonych zagadnień deterministycznych i stochastycznych mechaniki, tworzenia nowych algorytmów analizy wrażliwości, nieliniowych układów konstrukcyjnych czy jakościowej analizy materiałów i konstrukcji z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Wysoko ceniona jest współpraca i wkład profesora w wielu międzynarodowych projektach badawczych oraz wdrożeniowych, zwłaszcza przy opracowywaniu komputerowego systemu nieliniowej analizy konstrukcji LARSTRAM na Uniwersytecie w Stuttgarcie, wykorzystywanego do projektowania karoserii w firmie Daimler-Benz, do symulacji promu kosmicznego Columbia czy symulacji tkań przekrycia dachowego stadionu olimpijskiego w Monachium, a także przy opracowaniu systemu oceny bezpieczeństwa opon reaktorów dla firmy Mitsubishi Heavy Industry w Japonii oraz opracowaniu modelu teoretycznego i systemu komputerowego do analizy losowych zagadnień termicznych w skorupie ziemskiej dla firmy Shell International Exploration and Production w Holandii. Owocem wytrwałych i pełnych twórczego zaangażowania poszukiwań profesora są powszechnie uznane i szeroko cytowane w międzynarodowym piśmiennictwie wyniki jego badań ogłoszone w blisko 250 publikacjach. Szczególne uznanie zyskały monografie i podręczniki akademickie, których profesor Klajber jest autorem lub współautorem. Tytuł doktora honoris causa trafia do osób szczególnie zasłużonych dla nauki i związanych z uczelnią. Profesor Michał Klajber jest prezesem Polskiej Akademii Nauk. Odbierając to wyróżnienie, nie krył swojego wzruszenia i przyznał, że od lat kibicuje Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Decyduje o tym nasz system edukacji, decyduje o tym
na system prowadzenia badań naukowych i z całą pewnością zadecyduje o tym sposób rozumienia naszej tradycji, umiejętność wyciągania z tej tradycji tego, co cenne, co nas prowadzi do przodu i odwaga do tego, żeby krytykować tego, co w naszej tradycji, kulturze niekoniecznie jest na miarę współczesnych wyzwań. To są wielkie zadania. To są wielkie zadania przed każdym z nas, które, tak jak powiedziałem, w moim głębokim przekonaniu mają absolutnie kluczowe znaczenie, w jakim kraju jeszcze my, a także nasze dzieci, nasi wnukowie, żyją.